Czy wiecie, że na kondensatorach idzie odpalić samochód? Do zbudowania akumulatora z kondensatorów jest potrzebna specjalna płytka, która wyrównuje napięcia między kondensatorami oraz słupki z ołowiu, które będą podłączone do samego samochodu. Po zlutowaniu całej płytki i podładowaniu kondensatorów do maksymalnego napięcia, co jest 16,2 V, i zabezpieczeniu płytki, no bo przy wierceniu zawsze coś może polecieć, choć miałem ładować później. Po wywierceniu nagwintowałem otwory oraz umieściłem słupki i przykręciłem od drugiej strony. I oto pytanie, czy idzie zastąpić akumulator kwasowy 400 A rozruchu ultrakondensatorami i za każdym razem będzie działał? Spróbujmy się dowiedzieć. Jak widać, nie zawsze się to udaje, więc będzie trzeba troszeczkę poeksperymentować. A więc trzeba teraz podładować zaś kondensatory. Jak widać, bardzo mocno iskrzy, dlatego że opór wewnętrzny kondensatorów jest bardzo niski, przez co są w stanie oddać bardzo duży prąd w bardzo krótkim czasie, ale niestety mają bardzo małą pojemność w amperogodzinach, można powiedzieć. Dlatego ma swoje te plusy i minusy. Po odpaleniu auta na akumulatorze kwasowym plus ultrakondensatorach zrobimy próbę ponownego odpalenia, jak to się mówi, na świeżo podładowanych kondensatorach, co widać na mierniku, że jest prawie 15 V i nie zawsze startuje. Stawiam na to, że jest jakiś spadek napięcia, bądź troszeczkę będę musiał jeszcze nad silnikiem popracować, ale to dopiero początek długiej drogi, która się rozpoczęła już długie, długie lata prędzej. Ale czas ten projekt w końcu sfinalizować. Będzie trzeba troszeczkę jeszcze popracować nad tym, by za każdym razem zapewnić gładkie odpalenie, dodając jakiś panel fotowoltaiczny, żeby doładowywał kondensatory. Dodać może mały akumulator żelowy, by w miarę utrzymywał zasilanie na jakimś poziomie. No i coś jeszcze na pewno wyskoczy w międzyczasie, ale już bliżej niż dalej.